Polsce, Rzeczpospolita Polska. Tu jest drugi pasek z tej strony i tu jest Rosja. Te mosty, które widzicie za mną, można tam na nie wejść. To jest fajne, powiem wam. Zaglądamy, co tu jest. Wow, patrzcie. Trumny są. Mieli manię budowania takich monstrualnych budowli. Witajcie w kolejnym dniu, my dalej w Giżycku. Wczoraj zaliczyliśmy tutaj mały spacerek po Giżycku, jak widzieliście, ale naprawdę malutki. Wróciliśmy do kampera i w sumie przejechaliśmy jakieś 300 metrów. Jesteśmy tu na zupełnie innym parkingu, ale tutaj w Giżycku tych parkingów jest do wyboru, do koloru. Od 30 września wszystkie są praktycznie bezpłatne, więc można sobie stawać gdzie się chce i jak się chce. Mieliśmy też kilku gości i dostaliśmy trochę prezentów od was tutaj właśnie w Giżycku. Z okolic Giżycka byliście i z samego Giżycka. Bardzo dziękujemy za wszystkie prezenty. Było troszeczkę szkła, ale nie będziemy pokazywać. Dostaliśmy też fajnego sękacza. Bardzo wam dziękujemy. No i serdecznie was pozdrawiamy. Nasze plany ogólnie cały czas się zmieniają, ale na dzisiaj mamy parę rzeczy tutaj zaplanowanych. Ogólnie jesteśmy dalej w Giżycku, to co wam mówiłem, przy ulicy Kolejowej, Kolejowa 18. Jest tutaj taki dosyć duży parking i on, to co mówiłem wam, jest bezpłatny w tej chwili. A plany mamy dzisiaj, żeby z Giżycka, gdzie to pojechać, zaraz wam pokażę, o, pojechać tutaj w te rejony, tutaj rejony Suwałk, Gołdapi, tutaj się pokręcić trochę po tych rejonach, bo tutaj jest kilka ciekawych miejsc, więc ruszamy w drogę, mamy jakieś 60 km, więc godzinka jazdy przed nami. Pomału zbliżamy się do naszego pierwszego punktu tutaj na Mazurach w dniu dzisiejszym. A jakiego to zaraz zobaczycie. Jedziemy praktycznie na sam koniec Polski, później wam na mapach pokażę. Nie ma tu już praktycznie zasięgu, telefony nam tutaj nie działają. Zostało nam jakieś 5 km, za chwilkę tam będziemy. Drogi tutaj prowadzą różne. Na razie teraz jest taka, raz była gorsza, raz jest lepsza, różnie z tym jest. Ruch bardzo mały. No i cały czas praktycznie, zobaczcie, przejeżdża się albo przez lasy, albo przez jakieś takie właśnie malutkie wioski, albo takie pojedyncze jakieś tutaj zabudowania są. I tak to tutaj na Mazurach właśnie wygląda. Cisza, spokój. Dojechaliśmy do naszego pierwszego punktu. Zobaczcie, jest tutaj bardzo ładny parking zrobiony. Nawet zobaczcie, taka tablica informacyjna jest, podaje czas i podaje temperaturę. Mamy 15 stopni. Są tutaj też toalety, więc takie ucywilizowane miejsce. A jesteśmy w ogóle gdzie, Paulina? Jesteśmy na Trójstyku. Trójstyku trzech granic. Litwy, Rosji, tego obwodu kaliningradzkiego, no i Polski oczywiście. Ale tu jesteśmy na razie na parkingu, jeszcze mamy z pół kilometra króciutkiego spacerku i zaraz zobaczycie sobie, bo tam jest taki jakiś monument czy coś takiego jest. Tak widziałam właśnie w internecie. Więc idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze wam pokażę dokładnie na mapach, gdzie my jesteśmy. A znajdujemy się w tym miejscu, gdzie jest ten niebieski punkcik, dokładnie na tym styku praktycznie trzech granic. Jest to najdalsze miejsce, w które dojechaliśmy tutaj na Mazurach. Jesteśmy w ogóle teraz na Suwalszczyźnie, tak? Już tam. No tutaj jest właśnie, niedaleko był znak właśnie, że wjechaliśmy na Suwalszczyznę, więc najdalszy punkt naszej podróży, stąd już będziemy się tylko cofać w drugą stronę. Z parkingu prowadzi taka przyjemna ścieżka, przynajmniej na razie tak to wygląda. Jest tutaj staw i śmiejemy się, że siedzi na nim tam Pinokio. I dokarmia, i łowi rybki bardziej. Aha. Lila, zostaw kaczki, ty tam nie wskakuj. Nie polujemy, idziemy dalej. Chodź. Bo nie dojdziemy znowu. Na wszystko nam znowu zabraknie czasu. Dalej prowadzi nas taka ścieżka i tam chyba na końcu to będzie już ten punkt, ale tutaj wygląda na to, że my tutaj jesteśmy po polskiej stronie, a tutaj już jest chyba Litwa, tak? A tam w tamtym narożniku będzie już Rosja. No i zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj jest w ogóle taki postawiony postument i tu są pokazane właśnie te granice. Zobaczcie, tu jest jeden pasek i my teraz jesteśmy tutaj w Polsce, Rzeczpospolita Polska. Tu jest drugi pasek z tej strony i tu jest Rosja. Gdzie? A z tej trzeciej strony Litwy. I to właśnie tak wygląda, że w tą stronę Rosja, w tą stronę Litwa, no a po tej stronie Polska. Rosjanie mają takie kamery. Tam jest taka jedna na tym płocie. A Litwy nie mają takie kamery, a my nie mamy żadnej. Nie widzę tu, żeby tu po naszej stronie były. Chyba, że to jest polskie. Może się mylę. No ale tak to wygląda. Fajnie sobie przyjechać, zobaczyć.
Łatwy dojazd, łatwe dojście. Dobra, my sobie robimy tutaj pamiątkowe zdjęcia i uciekamy dalej. Jesteśmy na naszej kolejnej atrakcji, oddalonej od Trójstyku, na którym byliśmy przed chwilą, jakieś 20 km. Są to po prostu rzeczy, które są praktycznie po drodze. Jesteśmy w Stańczykach, a w Stańczykach są oto te mosty, które widzicie za mną. Można tam na nie wejść i pooglądać trochę widoków z góry. Jak sobie wyznaczycie na Google parking pod mostami, to was przyprowadzi Google w to miejsce. Jest tutaj dosyć duży parking. Na tle mostów tam widzicie, można stanąć z dołu, tak wyglądają. Ja wam tutaj przybliżę je trochę, o zobaczcie. No i wchodzimy, wejdziemy, spróbujemy wejść tam na górę. Na górę wchodzi się, trzeba wejść tutaj na drogę i obejść to wszystko trochę górą. Ja myślałem, że to jest taka atrakcja, wiecie, trochę taka dzika. A tu są normalnie bilety, na to się kupuje, żeby tutaj wejść. Widzę, że brama otwarta, więc jest szansa, że wejdziemy. Czynne codziennie od godziny 8. Ulgowy 7 zł, grupowy 8 zł. Do zachodu słońca. To jest teren prywatny. Dobra, no wchodzimy, po to tu przyjechaliśmy. O, jest pan, więc będziemy mogli wejść. Jest taka kwestia, że my sobie tutaj weszliśmy, zapłaciliśmy 20 zł za dwa bilety, ale tutaj nie wolno tego niby filmować i upubliczniać w celach komercyjnych na YouTubie, no to trochę to jakby nas się tyczy. Dokładnie. Więc tak. No niestety jakby nie pokażemy wam, jak to wygląda tutaj z góry. Musicie sobie przyjechać i zobaczyć tyle, co tam widzieliście z dołu. Może jeszcze jak zejdziemy, to wam pokażę, jak to wygląda. A my tutaj zaczynamy zwiedzanie. No i jak widzieliście, na moście nie mogliśmy nic filmować, natomiast zastanawiamy się, z czego wynika ten zakaz, ponieważ jedyna rzecz, jaką tam widać z mostu, to są piękne widoki na lasy, na pola, ale i w zasadzie rzeka płynie pod spodem, natomiast nie bardzo rozumiemy, czemu tam nie ma. Tak, cały fenomen tego mostu to jest tak naprawdę ten widok, bo z góry za dużo go nawet nie widać. Dokładnie tak, to co za nami jest, to jest najfajniejsze. Natomiast było tam fajnie napisane taka historia, jak to powstało. No więc przede wszystkim to były dwa wiadukty, one były wiaduktami kolejowymi, tam były tory położone. Teraz tych torów już w zasadzie nie ma. Dlaczego dwa oddzielne? Ponieważ doświadczenia I wojny światowej sprawiły, że łatwiej było zniszczyć na przykład jedną nitkę. Było to trudniej dla osób, które wysadzały takie mosty i tak, dlatego powstały jakby... Tak budowali po prostu kiedyś, bo to jeszcze było między okresem I i II wojny powstały te mosty i taką mieli po prostu koncepcję. I tutaj w ogóle szlak kolejowy był, no ale ruskie po wojnie po prostu rozebrały to wszystko i zostały same mosty. Dokładnie, a w obecnych czasach to słyszeliśmy, że stamtąd tam się skacze przede wszystkim na bungee. Także jak macie ochotę, to dowiedzcie się, czy może nie udałoby się skoczyć. My skakać nie będziemy. Ale nie, w ogóle nie ma tutaj bungee teraz, ale myślę, że tak sobie przyjechać stąd, zobaczyć wystarczy. Nie trzeba koniecznie wychodzić na górę. Jak będziecie przyjeżdżać, zobaczyć sobie mosty, to zobaczcie, tam są mosty, widać taki kawałek ich, a tutaj jeszcze przyjeżdżając albo wyjeżdżając jest wieża widokowa, na którą chyba można wejść. Idziemy zobaczyć, czy to jest otwarte, czy ogólnodostępne, czy to można wchodzić na to. Jak coś, to sobie wejdziemy tam na samą górę i w to stamtąd zobaczymy, jak widać mosty. Zobaczcie, jaka konstrukcja. Fajnie wygląda. Nie ma to dużo pięter. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pięterek do pokonania. Jest otwarte, więc wchodzimy. Liczymy stopnie? No licz ty, bo ja to... Jeden, dwa. Jeden, dwa. Dobra, ruszamy. Jesteśmy na samej górze. Zobaczcie, tam są właśnie te mosty, przed których byliśmy. I teoretycznie z tej wieży jest fajniejszy widok, bo widać tutaj mosty niż z tych mostów, bo z tych mostów widać to praktycznie, te pola. Zobaczcie. Tu jest też fajne takie jeziorko po tej stronie. No, zobaczcie. Tak to tu wygląda. Ja policzyłam schody, mamy ich 86, chyba że się pomyliłam gdzieś w międzyczasie, ale ja nie lubię takich wzniesień, ale za każdym razem wchodzę, żeby zobaczyć właśnie i żeby się przełamać. Za każdym razem mam nadzieję, że skończy się ten lęk wysokości, a się nie kończy. Co do jeszcze miejsca, to zobaczcie, jest tutaj też parking, na którym stoi nasz kamperek, więc jest tu miejsce, żeby sobie stanąć i wejść sobie na wieżę. Jak widzieliście, mosty i wieża widokowa bardzo fajne, a teraz jesteśmy w mieście Goldap.
przyjechaliśmy tutaj, bo chcieliśmy sobie trochę zrobić przerwę, napić się kawki, a przy okazji zobaczyliśmy na mapach Google, że są tutaj tężnie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, bo są takie, powiem wam, okazałe te tężnie tutaj zrobione. Tak? I jest w ogóle to wszystko nad jeziorem i tutaj bardzo dużo takich kuracjuszy chodzi. Tu jest, są chyba sanatorium, tak. Sanatoria mi się wydaje. Jest tutaj dosyć fajny parking, zobaczcie, po sezonie można tutaj sobie spokojnie na wprost praktycznie tężni stoimy. Zobaczcie, tak się prezentują z bliska, dosyć duże bym powiedział. I dosyć dużo ich jest, zobaczcie, tu w koło nas otaczają. Tu do jednej można wejść nawet do środka, więc zaraz wchodzimy. Tarniną są wyłożone wszystkie i zobaczcie, jak woda z nich kapie na dół. Ale czuć ten zapach. Dobra, idziemy do środka. Ło, ale mokro. To jest fajne, powiem wam. Tu ostro leci. Przyjemnie się po czymś takim przejść. Zobaczcie, tutaj byliśmy właśnie przed chwilą w tężniach, a tutaj mamy jezioro Gołdap. Ale powiem wam, że tak ładnie jest tutaj to zrobione. Takie alejki, tutaj siłownia, ławeczka. No park tu jest, zobaczcie, tak, no, cały. Super jest to zrobione. Naprawdę aż miło pospacerować. Tak się zastanawiamy w ogóle, czy sobie tutaj nie zostać właśnie na noc. Bo na jutro mamy zaplanowane zwiedzanie bunkrów. Cześć, witajcie w kolejnym dniu i przy kolejnej atrakcji. Jakiej atrakcji, to zaraz wam powiem. Wczorajszą noc spędziliśmy w Gołdapi, przy tych tężniach, których widzieliście. Bardzo fajne, spokojne miejsce. Naprawdę polecam. A dzisiaj jesteśmy już w zupełnie innym miejscu. Kierujemy się w stronę Memerek i tutaj po drodze zjechaliśmy jeszcze z trasy. Około 9 km trzeba odbić z głównej trasy i dojeżdża się do piramidy. Jakiej piramidy? Zaraz zobaczycie. Jest tutaj parking bezpłatny, teraz zobaczcie, praktycznie pusty. Zostawiliśmy tu kampera. Do przejścia mamy jakieś tutaj 150 metrów asfaltem i zaraz zobaczycie tą piramidę. Kawałek mamy do przejścia. Jest tutaj też drugi parking, ale teraz jest zamknięty. Można skorzystać z tamtego, na którym my stoimy, albo z tego. A tutaj po lewo właśnie znajduje się dojście do tej piramidy. No i zobaczcie, tam na końcu już widać tą piramidę. To jest piramida w Rapie. W ogóle to jest, z tego co czytaliśmy, to jest w ogóle grobowiec. Podejdziemy bliżej, to sobie go zobaczymy z bliska i powiemy wam dwa słowa o nim. Patrzcie, tak to wygląda. Grobowiec z piramidą. Trochę chyba tutaj pan chciał być faraonem. Tylko wybudował to po prostu w środku lasu. Zobaczcie, tutaj dookoła jest sam las. A zaraz tutaj poczytamy, dlaczego tak i po co. To co wam mówiłem, jest to po prostu grobowiec pruskiego rodu Fahrenheit. I on tutaj został po prostu wybudowany. Nie wiadomo do końca, kto tutaj jest pochowany. Ale też tutaj jest takie fajne. Na temat piramidy w Rapie krąży wiele fantastycznych informacji. Nagromadziło się sporo mitów związanych choćby z jej szczególnymi właściwościami. Ponoć została wybudowana na skrzyżowaniu geometrycznych linii mocy, a w ścianie budowli znajduje się niezwykły, ale mocny czakram. Zobaczcie, idę tak dookoła i jest tutaj pieniek, a tu wyżej mamy okno, można tam zajrzeć. Zaglądamy, co tu jest. Wow, patrzcie. Trumny są. Mała, duża. Zaglądasz? No zobacz. Zajrzyj sobie. Uważaj, nie wywal się. Widzisz? No, kawałeczek jednej trumny. Trumienki są. Dobra, idziemy jeszcze od tyłu, zobaczymy, co tu jest. To szczery las. Też okno jest. O, następny pieniek. Ludzie sobie radzą. Może będzie lepiej widać. O, tak to wygląda. Nie, to samo. Po trzy trumny. I tyle. To też. Też? Każdy, z każdej strony pieniek. Dlaczego? Ktoś miał fantazję taką piramidę tu postawić na czubku. Zobaczyliście już, jak wygląda piramida. Naprawdę zajmuje to tutaj dosłownie 5 minut. Warto sobie przyjechać i zobaczyć, bo na pewno gdzieś, jak tutaj będziecie na Mazurach, to
ktoś wam powie o tej piramidzie, że warto tu przyjechać i to zobaczyć. Jest to też jedna z takich atrakcji po prostu na Mazurach. A my się stąd zbieramy i jedziemy dalej. Słuchajcie, jesteśmy w naszym kolejnym punkcie zwiedzania. Dojechaliśmy do miejscowości Mamerki. Są tutaj, jak widzicie, bunkry. Przyjeżdżając do Mamerek, kierowaliśmy się tutaj, jest taki główny parking na Google. Parking Mamerki to się nazywa, ale my pojechaliśmy dalej i tutaj jest taka, była droga w prawo i tu praktycznie stoimy pod samym muzeum, jak widzicie, więc można sobie tutaj dojechać. Pewnie w sezonie nie ma tutaj szans wjechać kamperem, bo pewnie ten parking jest zestawiony, ale poza sezonem jak najbardziej można tu pod same muzeum podjechać. My się zbieramy, idziemy zobaczyć, czy to jest otwarte. Zobaczcie, tak wygląda tutaj ten parking, dosyć duży nawet jest i tu już po części widać pozostałości bunkrów. Ale my musimy gdzieś tutaj w lewo iść. Chyba przynajmniej tak nam się wydaje. I tu będzie gdzieś kasa biletowa. Fajna rzecz jest, tutaj też wyczytaliśmy, że można tutaj po prostu z psem zwiedzać też te bunkry. Więc zabraliśmy Lilkę ze sobą. Przeszliśmy kawałek i zobacz, jest tam muzeum wejście. W sumie mogliśmy nawet chyba tutaj przyjechać kamperem. Jeszcze jaka wieża widokowa. My jesteśmy tutaj w tym miejscu, teraz przy tym muzeum, czyli na samym końcu. Tu zostawiliśmy kampera przy tym parking P1. No i teraz tam jest kompleks, za drogą jest drugi kompleks. Tam, tu jest ta droga główna, którą przyjechaliśmy i wjechaliśmy sobie na parking. Tam są jakieś bunkry. Nie wiem, czy po tym wszystkim będziemy chodzić, czy damy radę dzisiaj. Szliśmy sobie tutaj do muzeum, jest tutaj muzeum. Do bunkrów jest wstęp wolny, tylko tak jak widzieliście, one są gdzieś tam porozrzucane. Pytaliśmy się tutaj o jakiś taki jeden główny, więc podjedziemy sobie później. Na razie muzeum, koszt 20 zł od osoby. Można tutaj z psem nawet do muzeum wejść, więc bardzo fajnie. Muzeum jest takie ogólne o II wojnie światowej, więc idziemy zobaczyć sobie tutaj eksponaty. Teraz takim właśnie chyba jakby ubotem to zrobione, bo jest słychać takie odgłosy, słyszycie, jak pika? A tutaj zobaczcie, na przykład jest prycze u góry, takie wąziutkie porobione. Kuchnia to jest coś takiego i taki. Chodźmy tutaj po drugiej stronie, ciemno tu jak nie wiem. Ale to chyba tak ma być zrobione. Maszynownia. Fajnie. Fajnie to jest tak przedstawione. Tak jakbyśmy byli w niemieckim ubocie. Idźmy dalej, tylko trzeba uważać na nogi. Nie, tu jest w miarę równa posadzka. O, tu też gościu siedzi, chyba na się wystraszyła. Mnie interesuje, co tam jest na końcu. O, torpeda. Tylko, żebym psa nie zahaczył. O, przedział torpedowy. Gościu nasłuchiwał. A tamten ładował. Nie, no jeszcze. Czekaj na pana manekina. A teraz doszliśmy do bursztynowej komnaty. Tak tutaj to jest przedstawione. W dawnej kwaterze niemieckich wojsk lądowych w Mamerkach pod Węgorzewem trwają poszukiwania bursztynowej komnaty, która zaginęła podczas II wojny światowej. Od rana prowadzone są odwierty w ścianie bunkru, pod którym znajduje się tajemnicze pomieszczenie. Wychodzi się też z muzeum i zobaczcie, jest taki stary pojazd. Idziemy go zobaczyć, jak wygląda. Tutaj wchodzimy jakby w drugą część tego muzeum. Idziemy zobaczyć. O, wow. Fajnie zrobione. A, fajnie. A co to jest bursztynowa komnata? Symbolizować ma, czy co? Tak myślę. Jak z bursztyna. Nie, chyba nie. Nawet. To jest imitacja. O, patrzcie, jakie skrzynie. Muzeum odwiedzone. Myślę, że chyba warto sobie tutaj zobaczyć, jak już jesteście. Podobało Ci się, Paulina?
podobała mi się bursztynowa komnata. Ja generalnie tematyki II wojny światowej tak nie przepadam, ale warto było wejść. 20 zł nie jest dużo, można zobaczyć. A teraz w ogóle przejdziemy na inny parking, bo tutaj tych bunkrów jest bardzo dużo do zwiedzania. My wszystkich tutaj nie oblecimy. Pani nam powiedziała, że najlepiej sobie podjechać na drugi parking, który jest tam przy trasie i z tamtego parkingu po prostu przejść się kawałek i będzie tam chyba takie najbardziej spektakularne niby ma być. Więc jedziemy tam, podjedziemy, zobaczymy. Podjechaliśmy sobie teraz na ten drugi parking. To jest ten parking, na który widzieliście tam na mapach Google. Ten parking przy memerkach i stąd podobno wystarczy tutaj kawałek przejść. I będziemy przy bunkrach, więc jeżeli ktoś nie chce zwiedzać muzeum, to nie musi płacić, bo do tych bunkrów tutaj wszystkich na tym całym terenie jest wstęp wolny. Za bunkry się nie płaci. Wchodząc tutaj do lasu, od razu witam Was. Tutaj taka plansza. Chyba ta strzałka symbolizuje, że musimy iść. Mamy tu dwie drogi, lewą, prawą i lewą, więc idziemy na razie tą lewą. O, zobacz, tam już widać bunkier pierwszy. Wiesz co? To będzie, zobaczymy, który numer, to pewnie będzie trójeczka. Ja zrobię zdjęcie, żebyśmy wiedzieli, co to jest. Tu są nawet dwa bunkry, nie jeden, bo tego nie widziałem. Był taki zielony, że go nie widać w tym lesie. A zobacz, tam jest taki drugi, duży. Podobno do tych bunkrów można wchodzić, więc zobaczymy. O, są tu drzwi. Nawet dwoje drzwi. Ty, można wejść do środka. Patrzcie, tutaj od razu miejsce na karabin szelniczego. Muszę tutaj zapalić światełko jakieś, bo tu jest ciemno. Patrzcie, jak tutaj to wygląda. Tu jedno pomieszczenie. Tutaj drugie pomieszczenie. No i tu wyjście. W sumie widzicie, taki duży bunkier, a ma tylko dwa pomieszczenia. O, zobaczcie, jakie grube ściany są. Tu ściana to ma z 1,5 metra albo ze 2. Dobra, idziemy zobaczyć ten drugi. Ten drugi jest jeszcze wyższy. Patrzcie, jaki wielki. Tu są jakieś... Tutaj zobaczcie, co jest. Tu są jakieś... Jak rampa w Tesco. Patrzcie, jakie tu są... To było. A, to Paulina mi mówi, że to jest jakaś stacja transformatorowa była. Pewnie tutaj było to wszystko to zasilane. Stąd. Dlatego takie wnęki. Patrzcie, jakie zawiasy w drzwiach. Kurde, jakie wielkie. Moja ręka. Na dole też jakieś wywieczniki. U góry wywieczniki. Bardzo blisko są te schrony obok siebie. Projekt schronu wykonany według szkica Adolfa Hitlera posiada 5 pomieszczeń, do których prowadziły tylko jedne wejście z korytarza. A że tutaj wchodziło się do głównego wejścia, widzicie? Widzicie, tutaj jest pokazane. Są niby dwa wejścia do bunkra, ale do tych pomieszczeń jest tylko jedno wejście tędy. Rzeczywiście, jak ktoś tutaj wchodził, to zobaczcie, od razu tutaj działko i na dole tutaj było działko, więc nie było tutaj tędy szansy przejść, prześlizgnąć się. Kurde, szkoda, że nie wziąłem żadnej latarki, bo bym wam pokazał. Zobaczcie, z tej strony to samo. No i tutaj jak się wchodziło, to tutaj do pomieszczenia, tylko jest tak ciemno, że ja już wam tutaj nie pokażę, nie będę wchodził. Idziemy do kolejnego. Tym byliśmy przed chwilą, a tutaj zobaczcie, jaki gigant. Jaki wielki schron przed nami. Idziemy poczytać o nim, co to za schron. Aha, tu jest schron główny kwatermistrza Wagnera. Schron o wymiarach 25 na 18 na 9 metrów ma wysokości. Pierwotnie wyglądał jak schron numer 2, ale w 1943 nałożono na niego betonową czapkę, która nadała mu obecną wielkość. No powiem wam, że jest gigantyczny. Patrzcie, jak to wygląda. Mieli manię budowania takich monstrualnych budowli. O, na górę można nawet wejść. Ale widzę, że ktoś drabinki tutaj poucinał. Tu jest wejście. O, jaki korytarz na przestrzał. Zapalę latarkę i wejdziemy tutaj. Patrzcie, co tu jest. Tu też działka.
Kurde, aż tam nie wchodzę, bo nieprzyjemnie tu jest samemu. Też tak samo jak tam zrobiony. Dwa wejścia w każdym działko. Kawał betonu po prostu. To już ostatni bunkier na naszej drodze, numer 6. Zobaczcie, w takim typie bunkra, giganta, mieszkał podczas wojny Adolf Hitler. Ma tutaj trochę pomieszczeń, jak widzicie. Tutaj cały opis tego. Można sobie poczytać. Idziemy zobaczyć. No jest gigantyczny. Jeszcze większy niż ten ostatni. Ogólnie powiem wam, że taki sam typ jak przed chwilą tamtego. Też ma tutaj jeden korytarz, który jest po prostu na przestrzał zrobiony. I można tutaj pewnie wejść do tych pomieszczeń. Dokładnie ta sama historia. Dwa wejścia tutaj. Nie mam latarki, no nie będę nawet tam wchodził, ale wygląda identycznie. Zobaczcie, z jednej, z drugiej strony. Gdzie też działka. I tu wyjście. Myślę, że warto sobie tutaj przyjechać i zobaczyć te bunkry. Tylko weźcie ze sobą jakieś fajne latarki, bo ja akurat nie zabrałem, więc nawet się tam nie pchałem, żeby wchodzić do środka. Ale ogólnie one wszystkie, podejrzewam, że wyglądają tak samo. Po prostu betonowe pomieszczenia w środku. Ale to już zostawiam wam, jak sobie przyjedziecie, to sobie obejrzycie. A my uciekamy na kolejne ciekawe miejsce.